Witam wszystkich serdecznie w 27. odcinku Desim 4 Challenge 100 Dzieci. Łapka w górę i oglądamy! Wyciągam mój magiczny zeszycik, i już wam czytam, co się dzieje tutaj. Także spójrzcie na to. Już nie ma kałuży, ale właśnie dlatego chyba, bo są rozsadniki. Ktoś mi napisał, że właśnie dzięki rozsadnikom. Wtedy e, się nie robią kałuże, ale zobaczcie, co mi się tu stało. Tu ewidentnie coś jest, więc chyba mi się daje, że trzeba przesunąć akwarium, usunąć ścianę i dopiero wtedy wyczyć. Da się? To idź, mały. Ciekawe, czy się da. No właśnie, ja dałam Eli, żeby to wytarła. W ogóle tutaj, żeby wyczyć to wszystko, to wiadomo, postawiłam podłogę, ale idź sprawdź. E! Nie można, nie można. Dobra, wszyscy siadać tutaj. E, zaraz się zajmiemy, więc e, tu wszystko jest ładnie poustawiane w... E, nie chciałam ciebie w rozsadnikach, czyli to, co było, to po prostu jest. Jednego dnia dostam za książki 2105, a kolejnego 1800 rachunki trzeba było opłacić 7394. I jeszcze słuchajcie na Eli, zaraz wam pokażę, gdzie ta elulka jest. O, jaki brzuch. O, naprawdę duży. I słuchajcie, ona pisała książki. Z tym, że mi się wydaje, tu są dwie i tu jest jeszcze jedna. Słuchajcie, mi się wydaje, że jak ona zacznie pisać książkę i przerwie, to wtedy jest ciężko wrócić do tej książki. W sensie przesie tak samo długo, jakby się od początku pisała. więc dla mnie to jest dziwna sprawa. No i mamy urodziny: Dominika Kacper i Alicja w kołysce. Także Dominiczko, proszę przejść na dół, już wam pokazuję. Już ją tutaj ustawimy, proszę podejść. I jest tak, uczennica szóstkowa, dokładnie. Kacper, Kacper, to jest ten? Tak, Czarnulek nasz, to też podejść. A jest Krystianek Piątkowy, więc okej. Okay. No i Alicja tu jest w kołysce. Ze śpi, no to niech sobie na razie śpi. A i było tu gdzieś powiadomienie, tylko nie mogę znaleźć, co tu się dzieje. U, du ru, du, ru, du du du. o jest. Alicja ma urodziny, ale ten czas leci ołki dołki. Także wystawiamy torcik, jak to zwykle. No, przepraszam, że tak do wieczora przytrzymałam tych moich simów, no ale tak to wyszło. Coś było popsute? Czyżby znowu jakiś tort? No nie. Tort jest zepsuty, super, bo nikt nie wstawił świeczek. Świetnie, Eli. W takim razie e, musisz piec, 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 nie piec, przepraszam, w pieczeniu to jest co innego. E, gotuj i musi być to jakiś torcik, białe ciasto. Dobra, rób szybko. E, I czekamy na urodzinki. Zaczynam. A ja tak sobie myślę, ja gram w Simsa, ja nie mam dźwięku, słuchawek nie założyłam, ale z tym przypałek. Dobra, zaczynamy więc na początku Kacpra, a no bo dobra, niech będzie Dominika, trzeba, nie, Dominika śpi. Chodź, 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 ty nie oglądaj telewizora, proszę przyjść tutaj i wypowiedz życzenie. Chodź, chodź. Idziesz? Dobra, jest. Uwaga. Co ty za miny robisz, kurczaczku mój? Uuu, pięknie, pięknie, pięknie. Tylko nikt nie świętuje z nią. Uwaga, impreza! Du -du -du. Dobrze. Jest młodą dorosłą, to świetnie, możemy ją wyprowadzić od razu i jej cecha będzie to geniusz. E, I teraz proszę bardzo, Kacpi, szybciutko. Daj świeczki urodzinowe. Ale musiał usiąść, zobaczcie. <laughs> I również wypowiedz życzenie. Czekamy na ciebie. Ja jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. Bo Dominika się za bardzo nie zmieniła, ale Kacper... Pokaż się, mały. Mamuśka tu stoi. Świętuje razem z nim. Uwaga. No! Do wybieramy. A dalej będzie cecha, słuchajcie, romantyk. Myślisz, że jest podobny do swojego ojca? Mi się wydaje, że tak. Dobra, chowamy to do lodówki. Wstaw jeszcze raz świeczki, bo mi się wydawało, że ja te świeczki wstawiałam, słuchajcie. I wtedy wstawiam do lodówki normalnie, ponieważ wtedy się nie psuje, a jednak teraz coś mi się zaczęło psuć, więc dziwna sprawa. Okej, okay, yy, idziemy do lustra i przebierzemy kacpra. Moi drodzy, ja chciałam Kacpra przebierać, ale on jest taki podobny do Filipa, do swojego taty, że to jest masakra, naprawdę, jest normalnie, uch, taki podobny, ale nie, nie będziemy go teraz przebierać, Eli, ty skończ na razie te jedzenie, zaraz do niego wrócisz i weź postarz, postarz, postarz swoją córeczkę Alicję. Dobrze, na samym początku czas na Kacperka, zobaczcie jak on wygląda, a czekać się może tak w całości, nie, na początku główka jednak. W tych okularach jak on był wyskoczył to naprawdę był podobny do Taty ale myślę że naprawdę fajnie, fajnie wygląda taki przystojny bardzo ładnie ładna tworzyczka e, tak to jest trójcodzienny zobaczcie dalej mamy oficjalny taki mm, elegancik sportowy do pływania oj to było do snu e, to jest na imprezkę i do pływania a tutaj zobaczcie Alicję. Jednak zmieniłam, słuchajcie, jej strój, yy, znaczy strój, fryzurę. Jednak jakoś jak z bliska się przyjrzałam, to mnie pasowało. A zobaczcie, jak ona jest piękna. Jakie piękne oczy błękitne. No, czegoś takiego w naszej rodzinie jeszcze nie było. Jest prześliczna dziewczynka. Mm. Okej, okay. i ubram ją na niebiesku, żeby tam, żeby ten kolor podkreślał właśnie głębie, głębie, kolor jej oczu. Także to jest strój codzienny. Oficjalny, sportowy, do snu. Imprezowy i dopływania. Zobaczcie, mi się tak podoba. No piękne, każde to stroje są śliczne. No super. Elo, elo, środowy poranek. Słuchajcie, nasz Krystian nie spał, bo jakoś nie mógł. Yy, bo ja mu tam zaznaczyłam, uzyskać dodatkowe zaliczenie. Myślałam, że to szybko, szybko to zrobi, ale jednak jakoś mu to strasznie wolno szło. No i tak to wygląda, więc mama do niego zeszła mu pomóc i wtedy już to faktycznie przyspieszyło. Nie wiem, może to się coś zacięło. Nie wiedziałam, że do aż tak późna on będzie coś tu robił. No także nic, iść na razie spać. Najwyżej trochę się spóźnisz do tej szkoły. Możesz jeszcze pospać tak z godzinkę, no nie. Eli, ty też, też iść spać. No to idź, śpi razem z synkiem. Kacpera tu mamy i ten kacper zresztą tak, że dzisiaj nad ranem były jego urodziny, no to mi się wydaje, że on dzisiaj. Nie będzie szedł do szkoły, tak? To samo mi się wydaje też z Alicją. Także przyspieszymy i zobaczymy, co tu się będzie działo. Słuchajcie, przez godzinkę poczekamy. Okej, okay, także zobaczcie, ani nie idzie Alicja, ani Kacper. Kacper, weź ogarnij się, ty być może coś zjadł. Coś tu się nam popsuło. Weź sobie porcję. No naprawdę, no człowieku, na początku jedzenie, później zabawa. Możesz sobie grać, bez problemu. No i Krystjanek do szkoły. Dobra, wyspałeś się. Właśnie dlatego go specjalnie do mamy do łóżka wysłałam, bo wiedziałam, że on tu się szybciej wyśpie. Zobaczcie, już jest 20 po i w sumie jest w bardzo dobrym, e, dobrym humorze. Eli, ty wstawaj, bo A! widzę, że twój pęcherz naprawdę jest masakryczny. Sikaj po i w sumie e, może byś wzięła kąpiel z bąbelkami. Może to trochę ci zabawa poleci wtedy akurat. E, I zobaczcie, co tu się dzieje. Wspaniały nauczyciel. Aha, bo tutaj dziecku pomagała. Co dalej? Poród za nie wiadomo ile i ozdobienie, ale myślę, jeszcze Krystian niech tutaj uczy się pilnie, no i Eli musisz pójść na dół, jeszcze książki wydać swoje, tak by się przydało dosyć, znowu ludzie stoją, więc później wejdziesz tak, wyślij egzemplarz do przeglądu literackiego i weźmiemy może te wiersze, dalej możemy, aha, bo tylko chyba jedną, no to później dalej to poznacz, pozaznaczam, także ty tam się ładnie komp, co się dzieje u naszego Kacperka? Zjadłeś? Okej. Okay. Także słuchajcie, ja myślę, że... Bo jak ja zawsze z moimi simami wysyłam ich na przykład na basen czy coś, żeby jakieś umiejętności ćwiczyli, to wydaje mi się, że może by się Kacper nauczył grać na pianinie, więc możesz poćwiczyć. I tutaj trzy poziomy na pianinie sobie tym razem wbijemy. A zobaczymy, co u naszej maleńkiej Alutki ona tu malarka, więc mi się wydaje, że właśnie też jej coś potrzebne to może by sobie pomalowała tutaj rysuj kształty, bo w sumie zobaczcie ona jest fenomenem artystycznym narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania to akurat tutaj jej e, troszeczkę aspiracji wypełnimy i akurat myślę, że to się do szkoły też przyda jak tam Kacperku? tak ci średnio idzie, no na szczęście tutaj nikogo nie ma i nikt nie słucha twojego dziwnego brzdąkania e, a Eli się tu pięknie kąpie, zobaczcie Ile zostało nam? E, jeden dzień do następnej grupy wiekowej, czyli już niedługo te urodziny, słuchajcie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ich nie będzie. Jeszcze chcę tak jeszcze, kurczę, przytrzymać, wiecie, wiecie o tym, że tak trzymam to i trzymam. No zobaczymy, jak to będzie, bo nie mam jeszcze do końca przygotowanej parceli, na której będą urodziny. No ale to wszystko w swoim czasie. Mi się wydaje, że jeszcze zdążę to ogarnąć, no i to dziecko pewnie dzisiaj się urodzi. Dobra, no więc teraz e, trzeba sprzedać wydawcy e, i jeszcze kolejno, sprzedaj wydawcy kolejną 1989 za książki, więc widzicie, no różnie to bywa, że tak powiem. E, więc pewnie trzeba by i niedługo zacząć przygotowywać jakieś jedzenia. Słuchajcie. Nie wiem, ile to będzie w lodówce siedziało, więc może ty powinnaś coś e, porobić, kurczę. Bo tak, no bo tu do jedzenia coś tam niby jest. W ogóle zobaczcie, tak są te świeczki, to super. Aha, no jeszcze powiem, jeszcze, 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 stój, stój, stój. Jakieś dziecko nam tu coś pozbierało, także sprzedaję, zostawiam ziemniaki i jabłuszka, bo wtedy sobie jakoś tam mogę nawozić te moje winogrona, także to sprzedam, to też sprzedam. Trochę kasy zawsze wpadnie, nie ma problemu. O, no i widzicie, żaby się da rozmnożyć, da się. Więc tak, ktoś się pytał, dlaczego te żaby? Słuchajcie, żaby będą posagiem dla kolejnej córki, ja o tym mówiłam. Ech, tak się zastanawiam, czy już teraz gotować, czy nie. Może potem pogotuję coś, bo chciałabym właśnie, żeby na to przyjęcie coś ładnie ugotowała. A jeszcze myślę, jedno dziecko urodzi... Te i jeszcze kolejna ciąża będzie. Ty nie, co ty robisz? Ty sobie głodna. Jak zwykle do tej zabawy lecą, słuchaj. Ja, słuchajcie, ja tego nie rozumiem. Otwórz, weź sobie porcję i możesz posłuchać. Prze masz, masz tu jakąś interakcję? Oglądaj. O, może ci jakaś zabawa wtedy podleci. Sprawdzimy, jak to będzie się przedstawiało. Alutka, Alutka, co ty robisz? A, pewnie ona skończyła, słuchajcie. Malowo, malunki swoje, a miała coś porysować. O, to może przeniesiemy ten obrazek do dziewczynek, do pokoju. O, tu jest jakiś, jeszcze jakiś tam wisi. Także Alicja, porysuj sobie jeszcze kształty. Leć, leć, leć. Czy ty jakieś umiejętności dostać dzięki temu? Kreatywne. No to właśnie, no to tym się zajmiemy. Leć malunka I Eli ogląda. U, widzicie zabawa, i rośnie. To mi się podoba. Jedz, ładnie jedz. Patrzcie, ten już fajnie ćwiczy. Ty Jesteś spięta, a już jest wszystko ok. Czekajcie, czekajcie, do kogo tu dzwoni? Do ciebie. Co tu się dzieje? Adrian, piosenka dzwoni, żeby pogadać, to jest lekarz. Nie my się dzisiaj w szpitalu, zobaczymy. Człowieku, będziemy w szpitalu, dzisiaj to oglądniemy jego. O, ok, ok, chyba jeden poziom, tak? Coś jeszcze? Jaki tu był poziom? Dwa już masz? Nie. Gry wideo to było dwa, a pianino, nie, pianino dwa, gry wideo jeden. No super, dobrze. Czy jeszcze ten pasaczek do końca? Eli, ty się już najadłaś, widzę. Co by ci tu potrzebowało znowu? Y, aha, towarzystwo, zabawa. Y, co by tu porobić? Idzie pooglądać sobie telewizor. Y, Oglądaj kanały dziecięce i córeczka do ciebie przyjdzie. jej też troszeczkę towarzystwa brakuje, to przy okazji sobie pooglądasz córką i oglądaj aktualny kanał Maleńka. Później dokończysz, biegnij do mamy. Mm, coś ładnego rysujesz. Mam nadzieję, że czegoś takiego nie było, bo te rysunki. A nie, to znowu będzie ten kwiatek, bo tam w tym drugim pokoju też coś jest. Aha, jest ta tęcza. Jakiś zamek. To przez maję było... Uuu, to jeszcze przez maję. to te dawne rysunki tu są. No, po siostrach zostały w sumie. Ty byś może się przebrała. Zmiej strój na codzienny. No, ale i tak pójdzie sobie siedzieć w piżamie. Dobra, to nic nie szkodzi, może sobie w piżamie, słuchajcie, siedzieć, oglądać telewizję bez problemu. Towarzystwo ci leć, Zabawa ci leci, ale towarzystwo jeszcze nie. Mała, dlaczego poszłaś do łazienki? Miałaś tutaj przyjść. Hejo, hejo. Oglądaj aktualny kanał. Bo weź, bo mama chciała z tobą sobie pogadać. Trochę mnie wkurzają te jego brzdenki, bo jakby ładnie grał to bo spoko, ale teraz też jeszcze się uczy, także masakra. E, rozmawiaj o zainteresowaniach. Chłopie, weź skończ, Chodź, 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 pogadaj sobie z nimi. E, co by tu można? Usiądź, usiądź na początku. Siadaj, siadaj. Chodź, gdzie ty selfie robisz? Człowieku! Nie, 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 albo tam w gry gra Eli do łazienki. Kurde, nie rozumiem dlaczego. Tak szybko to wszystko leci. No w sumie zaraz będzie rodzić. Czy nie pamiętam o której zaszła w ciąży, ale na pewno będzie rodzić niedługo. No i co by tutaj? Ty się zapytaj o szkołę, w której nigdy nie była, może nie, narzekaj rozmawiaj o zainteresowaniach. Dobra, może zapytać o tą szkołę, co tam sobie chcesz. Opowiedz porywającą historię i tak dalej. Eli wiem, że ci się chce spać, ale w sumie bez sensu jest pójść spać teraz, bo i tak niedługo urodzisz. Choć może później. Pogadaj sobie ze swoimi dziećmi, rozmawiaj o wykwintnych potrawach, właśnie może im to jakoś poleci. Pochwal szczerze. Ehm, rozmawiaj o najnowszych grach. mamuśka tak się zna, taka obeznana. Każdy by chyba chciał taką mamę, z którą może sobie o grach komputerowych pogadać. <gadanie> Także Eli będzie dobrą mamą. Fajnie sobie rozmawiasz, super. U! Ale nie możesz już dalej rozmawiać, bo musisz i spać, bo naprawdę padniesz, a trzeba o ciebie dbać, bo przecież dzisiaj będziesz dziecko rodziła. Kobieto, tak, tak. E, więc zaraz sobie wróci nas, nasz Krystianek ze szkoły. To też od razu go wyślemy. Myślę, zaraz spać, bo on e, naprawdę widzę jest w kiepskim stanie. Ale co się dziwić, bo on też nie spał całą noc, bo coś tam się przycięło. O, jesteś. E, co tam u ciebie się dzieje? Piątkowy w dalszym ciągu. Dobra, idź spać. Idź, idź. idź. E, o, chciałam cię do dziewczyn, do pokoju wysłać. Dobra. Ty, dziewczyno moja, kochana. Ty jesteś głodna. No to już towarzystwo na fula, wszystko na fula. Otwórz. Weź sobie tą fritatę I ty, i ty, co byś chciał? Czekajcie, dobra, te książki do kogoś przerzucimy, do małej, żeby one były jednak zachowane. Ty chcesz skorzystać i, i się ogarnąć, dobra? No to skorzystaj tutaj. E, możesz spuścić wodę później. Aha, automatycznie już było to spójrz wodę, dobra. I później możesz wejść kąpiel z bąbelkami. O, to jest fajne. Eli tutaj fajnie wszystko pięknie śpi. Mam nadzieję, że niedługo będzie ten poród. No i mała, co ty zrobisz? Ty sobie zjesz, a później, jak zjesz, to myślę, że mogłabyś wrócić do tego rysowania. Yy, także wydaje mi się, że się do Was odezwę, jak po prostu Eli zacznie rodzić. Mam taką nadzieję. Moi drodzy, Was serdecznie przepraszam za taki ucinany odcinek, ale nawet nie wiecie, jak mnie wnerwia ten program. Po prostu wyłącza mi, muszę wyłączać komputer i tak dalej, więc masakra, ale zobaczcie, zaczął się poród, także lecimy do szpitala. Uuu, jaka zmartwiona mina, pingwina, urodziecko w szpitalu, e, dołącz i bierzemy naszego Johnego. gdzie on jest? Jest, zobaczcie, idziemy z nim. Ok, jesteśmy w szpitalu z Johnem, ale gdzie jest doktorek? Czekajcie, czekajcie, jest doktorek. On chciał z nami gadać, więc weź go zawołaj. O, zawołaj właśnie. Niech on do ciebie przyjdzie. No i może zaraz się wybierzecie ładnie do tego, do sali porodowej, bo on chciał dzwonić do nas. Dzwonił, znaczy chciał z nami gadać, no to w szpitalu z nim pogadamy, znaczy właściwie to chciałbym, żebyśmy urodzili to dziecko, ale miejmy nadzieję, że uda się w miarę szybko to zrobić. O, idziemy, idziemy, idziemy. Bliźniaczki, proszę, błaga! Choć mi jak byłby chłopczyk podobny do John'ego, to bym... Y to bym mnie pogardziła. Taki Johnny Depp u nas w domu. Fanie było. Nie ukrywajmy. Yy, o, chłopczyk. Jak go nazwiemy? Ok, nasz chłopczyk to będzie Tomek. Mamy Tomka. Czy będzie jeszcze jakiś bliźniaczek? No, niestety. No, ale tak jak mówiłam, chłopczyk. fajnie, fajnie. Idzieś nam tu. Uciek! Nie ma głosu Zgubił się. Zniknął z kołyski. Wracaj do domku. Dobrze, Eli jesteś w domu, widzę, że córeczka, nasza Alutka przyszła do Ciebie, Ciebie przywitać. Ale słuchaj, zmieniasz strój i od razu podróżujesz, bo chcemy Cię jeszcze przytrzymać ładnie, także y, podróżuj. Chciałabym, żeby Eli po prostu jak najdłużej jeszcze te dzieci rodziła, a mamy tylko jeden dzień, jeden jedyny. No, jestem po prostu załamana tym faktem, że się starzeje nasza kobieta. Okej, okay, to jest domek. Jak widzicie, tutaj obok mieszka nasz y, poprzedni facet, a tu jest na nowy. I już Wam pokazuję, jak ten domek się nazywa. Bo pobrałam go z galerii. Słuchajcie, domek nazywa się MacConor. To jest twórca, możecie zobaczyć. Ale zaraz wejdziemy do środka. Powiem Wam szczerze, że jeszcze w nim nie byłam, także bardzo chciałabym zobaczyć, jak on wygląda. Dobrze, moja droga, proszę zapukać do drzwi. Już wam mówię, kto jest tutaj tatą, tylko chcę, chciałabym go na początku zobaczyć. Proszę wejść, a to na górze on jest? Nie, nie ma góry. U, jaki drewniany ten dom. Słuchajcie, nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że on taki drewniany. Ale przyjemnie wygląda, nie myślicie? Gdzie jest koleś? O, tutaj, proszę bardzo, koleś jest to Damian McDonald. I Damian McDonald został stworzony przez użytkownika AgroLord. Dlaczego on myśli o kosmitach? Urocze zapoznanie. Tutaj widzę, jest jakaś sypialnia dla dzieci. U, nawet dla trójki. I nie, tu dla dwójki, tu dla dwójki, czyli dla czwóreczki. Ładna łazienka, tu jest sypialnia jego w takich niebieskich właśnie kolorach, to wszystko jest e, zrobione, także całkiem ciekawie. Gadacie sobie? Uuu, już, już, go tutaj pięknie, zabawne zapoznanie. Dlaczego gadacie tak plecami do siebie? Nie podoba mi się to, wręcz różę e, i proszę bardzo oczarować. Halo, halo, róbcie to ładnie, no wstali w końcu. O, czaruj, pięknie, on jest romantykiem, to super, więc gadka na podryw mu się na pewno spodoba, jest młodym dorosłym. Pierwszy pocałunek, już od razu możemy super, super, więcej opcji, romantyczne, słodka gadka, chciałabym Wam go pokazać, takiej w hawajskiej koszuli, ale fajny taki czarnulek. Chciałabym mieć jeszcze kolejnego takiego synka, Uł, ale on jest zdziwiony, także myślę, że może być fajny po nim. Będę wybierała sobie w takich różnych stylach. Jak ktoś by chciał zrobić, to zróbcie jakiegoś murzynka, bo chciałabym zobaczyć, czy uda nam się zrobić ciemne dziecko. Weźmy się co zabrzmiało. Eee, czekajcie, mamy bara, bara. a czy mamy postare się o dziecko? Mamy. Dawaj, 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 dawaj. Chcę zobaczyć, ile to dni? Dwa dni. Odmłodniała, kurde. Właśnie mi się tak wydawało, że cały czas było dwa dni i się szczerze mówiąc trochę dziwiłam, że było jeden, bo przecież jak jest ciąża, to się te dni zatrzymują, ale byłabym wdzięczna, gdyby były te dwa dni, bo chcę naprawdę, tak bym chciała dobić jeszcze troszeczkę, bo tak jak już Wam mówiłam, moim planem jest to, żeby era era... Żeby Eli urodziła równo 50 dzieci. Także tutaj fajnie było, jakby było tak 25 i nawet więcej, żeby było na zapas, i żeby później właśnie e, mogła jako dorosła urodzić tak tyle samo. E, albo i więcej, bo naprawdę super. No ciekawe, ciekawe. Łazienka z bliska, więc możemy. Sobie... Łazienka bliska, blisko. Dwie łazienki. Kurczę, e, tak nie rozumiem trochę rozplanowanie tego domu, no ale okej. Okay. Jeszcze to trwa. O! Kurde! Ja to usunęłam, niechcący, ale dobra, zrób ten też ciążowy, pokaż, czy będziesz w tej ciąży, czy nie, tak mi się wydaje, że nie, nie, jest, 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 widzicie, tu jest jedno łóżko, jedno, to może jest łazienka do jednej, tak, opcji, więc dla mnie to powinno być łazienka dla dzieciaków, no ale jak tam sobie chcecie, ten dom, powiem szczerze gór nie ma, taki średni. Na zewnątrz ładniej wyglądał niż w środku. E, także co? Powiedziałaś mu o tym, ucieszył się. E, słuchaj, pokaż, ile tu masz dni? Dwa dni. Ok, wracasz do chaty, e, bo chyba ci się chce spać? Nie, nie chcę, ale wracaj do domu. Po prostu, kolesiowo moja kochana, wracaj do domu, jesteś w ciąży z naszym McDonaldem podróżuj. Okej, okay, jesteśmy w naszej hacjencie, ale ja się jeszcze na chwilę tu zatrzymam, bo chciałabym. Słuchajcie, co zrobić? Przenieść kołyskę, bo ona gdzieś na górze została postawiona, tylko nie wiem gdzie. No tutaj właśnie mi ostatnio to dziecko, nie wiem dlaczego trafia, także już sobie ładnie stoi. Kolor jest dobry? Ok, to nie musimy koloru zmieniać. Od razu jeszcze powieszę ten akt urodzenia. Gdzie on jest? Tutaj jest, jest, jest. Mamy go. Czekajcie. Okej, okay. wieszamy go tu na górze. Trochę mało miejsca jeszcze robi, no ale dobra. Żabulinki rozmnożymy od razu. I propozycja jest taka, żeby Eli poszła coś ogarnąć. Nie! E, tak, bo kurde, kilka mam opcji, albo pisanie książek, nie, mamy kasę. E, ćwicz, e, ćwicz, 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 przygotuj drinka specjalnego, co to jest? Sok Amora? Nie, nie chcemy tego. E, po prostu musisz ćwiczyć przygotowanie, przygotowanie drinków. E, zobaczymy, jaką ty masz tu umiejętność miksologii, bo chciałabym, żebyś miała... Kochana na dziesiątkę. Dlatego, że w sumie może to się przydać jak będzie jej impreza, więc y, możesz to porobić. Co się dzieje u naszego Kacpra Kacper, idziesz spać? Y, nie idź spać, bo ty chyba nie masz lekcji odrobionych z tego, co mi się wydaje. Mhm. Tylko gdzie są twoje lekcje? Tutaj odrobiłeś je? Sprawdźmy. No nie odrobiłeś właśnie. Krystianek y, jest rozbawiony, co ty robisz? U matki w pokoju. Kto ci tu pozwolił przychodzić? Lekcje nieodrobione? No właśnie, jest głodny, no ale to potem maleńka czy odrobiła lekcję? Nie. Wszyscy wstają lekcje odrabiają. Jesteście w nawet w dobrych humorach, także, kochani, was zostawić w domu. Dlaczego ty siedzisz tutaj w tyle ładnych pokoja w różowym? No, rób co chcesz. O, Jezus, Maria, patrzcie, co zrobiła. E, człowieku, zaraz tu podłogę zbijesz i co będzie wtedy? Niedobrze. Pięknie, musisz się zajmować tym barem. Dzieciaczki ładnie odrabiają lekcje, ja się bardzo cieszę. I którą ona ma tam ten poziom? Bo tak myślałam, żeby tą książkę napisała, bo w sumie jest bardzo dobrych, na dobrym poziomie umiejętności, bo jest w sumie na bardzo dobrym poziomie nastrojów, więc wtedy by nie musiała przerywać. Ale z drugiej strony, po co mi znowu ta kasa? Kto odrobił lekcję? Krystian, pokaż się. Masz dodatkowe zaliczenie jeszcze? Jeśli masz, to tak. Proszę bardzo, uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Ty jeszcze nie odrobiłaś, a ty odrobiłeś, ale dodatkowe zaliczenie również. Proszę Pana. Chcecie się trochę spać, ale mm, nie masz tej umiejętności trzeciej, a malutko Ci brakuje na pianinie. Więc myślę, że później Ci to zaznaczę, bo byłoby miło, gdybyś już to miał zrobione, albo nie. Nie będziemy go, słuchajcie, zmuszać na siłę, bo ja tak chcę, w sumie tak chcę, żeby oni mieli szybko te szóstki, ale w sumie po co? Przecież mamy tyle miejsca. Także możesz iść później spać. Yy, maleńka Alutka nasza, jak lekcję odrobi to pójdzie spać, dokładnie, no już koniec do spania, mi się wydaje, że no chciałam, żeby jeszcze coś tam porysowała, no ale nie ma sensu tych dzieciaków męczyć, no czwartek, jeszcze czwartek i piątek no i później weekendzik, także w weekendzik sobie tam poszkolą swoje umiejętności, jakie tam będą chciały, a ty mały, później co możesz zrobić, później możesz się bawić się w kąpieli, a później polecieć sobie na jedzonko, czyli otwórz, co my tu mamy Mamy tu jeszcze frittate, no to weź sobie, albo nie, bo chyba te spaghetti jest mm, krócej ważne, że tak powiem. No właśnie, więc weź sobie spaghetti, bardzo ładnie. Dziecko płacze. Eri, musisz niestety przerwać na chwilę. Co się z naszym dzidziuńkiem, naszym Tomaszem dzieje? Oj, 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 nakarm piersią, przewiń, gawosz i kołysz. A później wrócisz, słuchaj, z powrotem do drinków, bo chciałabym jednak podszkolić umiejętność drinkowania. Dobra, ty już ładnie. Nie, no nie kończysz się w połowie. E, maleńka poszła spać, bardzo dobrze. Ten mały później pójdzie jeść, później wejdzie sobie do tej wanny, bo tak naprawdę kurczę z tym głodem jest. E, no, gorzej, tak? Super, dodatkowe zadanie. Ten też już wykonał? Jesteście pewni? Tak. Dobra, troszeczkę może y, skróc, skrócę, skrócę, <laughs> nie będzie taki szybki teraz czas, o, żabuczki, ale mała, y, mała mama, nie gadaj z tym chłopaczkiem, kurde, choć w sumie on ma, nie no, masz to towarzystwo ok, w miarę, bo przeszkadzasz mamie, a mama musi się skupić, tak, bardzo ładnie jesz, super, ja się cieszę, maleńka też jeszcze śpi, ten śpi, rano ich pośle do szkoły, w sumie teraz możemy skończyć bo słuchajcie, powiem Wam, że no już trochę gram tutaj, także przegram sobie w międzyczasie, bo tu w sumie nic nie będzie ciekawego, jak Eli będzie cały czas ćwiczyć, bo ja będę po prostu naciskać na to, żeby ona poćwiczyła jednak. No także już nie będę czekać do rana, dzieciaki się fajnie ogarną i wyślę po prostu ich do szkoły. No, widzimy się myślę w weekend simsowy, coś tam fajnego na pewno, przygotuję jakieś atrakcje, a tymczasem Eli, skup się na przygotowaniu drinków, tylko ich nie pij, bo jesteś ściąży. ciąży, ale mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie, wszystko będzie dobrze, bo to przydać się na imprezkę urodzinową. Dziękuję za oglądanie, łapki w górę, jeżeli chcecie więcej Simsów, The Sims 4 Challenge to dzieci, łapki w górę, trzymajcie kciuki w górę, słuchajcie, za to, żeby ten program się nie zacinał, bo po prostu ostatnio jest taka katorga, z tym jest już tyle problemów, ale nie poddaję się, uwielbiam Simsy, także będę je nagrywać, oczywiście więcej, także buziaczki, do zobaczenia w kolejnych filmach, papa. Pa.